średniowieczu jedynym skutecznym sposobem na zachowanie dziewictwa niewiast było zakładanie im pasów cnoty. Obecnie sytuacja jest bardziej skomplikowana. Łukasz ma 23 lata. Od dłuższego czasu szuka dziewczyny. Nie musi być ładna, zgrabna czy wysoka. Najważniejsze jest jedno. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby kobieta zachowała dziewictwo. Inne cechy się mniej liczą. No niestety w dzisiejszych czasach dziewictwo jest towarem deficytowym. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się znaleźć wybrankę, której będę jedynym partnerem. I tu pewna niespodzianka. Według światowego raportu Dureksa kobiety w Polsce rozpoczynają życie płciowe w 18 roku życia. W takim wypadku szukanie dziewicy wśród studentek jest niczym szukanie igły w stogu siana. Mało popularne jest teraz bycie z dziewicą. Naukowcy z Wellesley College przeprowadzili badania, które mogą pomóc Łukaszowi w poszukiwaniu dziewczyny. Z raportu na temat tego, jaka ilość studentek poszczególnych kierunków jest dziewicami, wynika, że aż 83% dziewczyn na matematyce i chemii nimi pozostało. Zaraz potem uplasowały się studentki nauk politycznych, biologii i stosunków międzynarodowych. Czyli to jest pierwsza sprawa, że w tak duże procenty, że tak powiem, zachowania dziewictwa do pewnego wieku nie wierzę. Z badań wynika też, że nie znajdziemy dziewic wśród studentek szkół artystycznych. Zdaniem seksuologa Ryszarda Smolińskiego jest to efekt zupełnie innego podejścia do życia. Wszelkie wolne zawody, które mają artystyczną duszę, zwykle częściej zaczynają inicjację seksualną, są tego bardziej ciekawe, są bardziej wyzwolone, są bardziej otwarte na świat, są bardziej promiskuistyczne, czyli częściej zmieniają partnerów itd., itd. Na wrocławskich uczelniach sprawdzaliśmy, czy kierunek studiów ma jakikolwiek wpływ na dziewictwo dziewcząt. Jak te amerykańskie badania mają się do polskich realiów, zapytaliśmy samych zainteresowanych. Kierunek studiów nie ma żadnego związku z tym. W moim środowisku nie ma zdeklarowanych dziewic i ja nie znam takich osób. Myślę, że są pewne jakieś takie powiązania między kierunkiem studiów, a ogólnie taką postawą życiową. W sumie, tak patrząc tutaj po dziewczynach, może to jest możliwe. Pomimo zmniejszającego się procentu dziewcząt zachowujących swe dziewictwo, są też i takie, które czystości przedmałżeńskiej bronią jak oka w głowie. Jestem zupełnie normalną dziewczyną. Chodzę na imprezy, spotykam się z ludźmi. Jednak uważam, że z seksem naprawdę warto jest poczekać, ponieważ wydaje mi się, że partner, z którym będę chciała spędzić całe swoje życie, na pewno to doceni. W poszukiwaniu przyszłej dziewczyny Łukaszowi mogą pomóc badania, takie jak te, które przedstawiliśmy. Jednak nigdy nie wiadomo, czy wyniki ankiet są w 100% prawdziwe. Może więc warto powrócić do średniowiecznych sposobów zakładania dziewczynom pasów cnoty? Dla Campus TV, Hanna Banaszek.